Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 11 live razy 2. 11 live z tego względu, że już 11 razy od tamtego roku live są. A w tym roku to jest drugi live. Także jesteś Kacperem. Kacper, jesteś moim drugim gościem. Kacperem jesteś. Tak, też jesteś Kacperem. Moi drodzy, moim dzisiejszym gościem jest Kacper Lech, który jest aktorem. Skończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie na kierunku aktorskim, bo jeszcze jest kierunek wokalno-aktorski. Tak. Wokalno-aktorski, ale Kacper tutaj właśnie podjął się aktorstwa. Tak. I dostał się na aktorstwo. Tak. No właśnie, Kacper, powiedz mi, Kacper, skąd w ogóle taki pomysł na to, żeby zostać aktorem i skąd pomysł na to, że akurat teatr? No dobra, no to hej. Hej. W ogóle dzięki za zaproszenie. No. Skąd to się wzięło, to jak sobie o tym kiedyś myślałem, kiedy był ten taki początek początków, to właśnie Bystrzycy chodziło. Takie pierwsze myśli, bo ja nie miałem czegoś takiego, że obejrzałem jakiś film, obejrzałem jakiś serial, czy w ogóle spektakl. Wtedy w gimnazjum raczej nie oglądałem spektakli raczej. Ale nie miałem czegoś takiego, że mi coś tak, o, muszę być w teatrze, to jest teatr, to jest moja droga życiowa. Tylko zobaczyłem kółko teatralne w gimnazjum, do którego razem chodziliśmy. Kwadrat teatralny. Tak? I pamiętam, chyba ty też tam byłaś. No w sumie ja założyłam ten kwadrat teatralny. No proszę. No, tak. No bo ja założyłam, czyli no, tylko byłam inicjatorką tych działań. Tak. I ty potem mi też powiedziałeś, że coś tam miałeś zrobić, jakieś chyba logo, czy coś tam. No właśnie robiłeś. Tak. I widzisz, patrz, to może dzięki, jak po części, to się jakoś pojawiło. Mów. I przez ten kwadrat to się pojawiło i... Ale wiesz, no tam miałem zrobić logo i nic to nie wyszło. Ale no pierwsze jakieś takie myśli, że mnie zainteresowało i jakoś to się pojawiło na mojej drodze. No a potem w technikum. Podobna sytuacja, znajomy mówi, chodź kółko teatralne, coś tam pójdziemy sprawdzić. Ja mówię, no dobra, no już mnie jakoś do tego ciągło naturalnie. Ale to nie było, że ja po prostu czułem, że muszę tam pójść do tego i to nie było jakieś takie, że wiem, że chcę teatr, tylko ciekawiło mnie to też może ze względu na to, że ja dużo uczestniczyłem w takich warsztatach rozwojowych wcześniej przed szkołami różnymi i mi się zawsze to podobało, jakieś takie no, generalnie ćwiczenia, nie tylko fizyczne, ale też takie rozwojowe, jakieś takie nie wiem, działające na umysł, na ciało, a teatr się po części z tym wiąże. Więc poszedłem z nim na te zajęcia, on odszedł, a ja zostałem w sumie na 4 lata. I to był główny fokus, oprócz szkoły technicznej, której to była po prostu sobie z boku, a jakby kółko teatralne wychodziło na te pierwszy plan. No i potem naturalnie jakoś tam poznałem właśnie osobę, która właściwie mnie przygotowała przed szkołą i to w większej części mierze też zawdzięczam tej osobie, to Asia Mazurkiewicz. I ona mnie prowadziła właśnie w tym takim... Mam wrażenie, że naprawdę miałem szczęście spotkać dobre osoby w swojej drodze, bo one mnie jakby pokazały mi taki, co teraz mogę powiedzieć jakoś po jakimś doświadczeniu, dobrą stronę teatru, jakby jak jednak walczyć o tą prawdę, a nie sztuczność. I no i od tego z nią miałem też okazję zrobić parę spektakli, też swój monodram. No i po szkole jakoś naturalnie też było, że składam papiery do szkoły teatralnej. No. I dostał się za pierwszym razem. No tak, to było też szok. No szok i ogromny sukces, bo ogólnie dostanie się do szkoły aktorskiej. No ja zdawałam, przyznam się, 4 razy. Były takie momenty, że gdzieś tam chciałam sobie odpuścić, ale gdzieś tam czułam właśnie, że rzeczywiście to się musi gdzieś tam wydarzyć w odpowiednim momencie. Tak. A u Ciebie to się wydarzyło właśnie za pierwszym razem. Tak. Ja no nie wiem, jak mi się to udało, wiem, że po prostu, ale Asia mnie właśnie też tak mi mówiła tak na zimno, że słuchaj, żyjemy w Kotlinie Kłodzkiej, małej miejscowości, to jakby jest się, masz jakieś, ale jest cała Polska, jest mnóstwo ludzi talentowanych, żeby nie myśleć, że jak się nie dostanę za pierwszym razem, to koniec świata. Jakby ona też mnie tak zdrowo przygotowała, mówiąc, że przygotuj się najlepiej jak możesz, żebyś nie miał do siebie wyrzutów i tyle. No i ja tak zrobiłem i szedłem tam bardziej ja też mam tak chyba z charakteru, że tak jakby dla doświadczenia i takiego jakiejś frajdy. Oczywiście stresu było bardzo dużo i to była masakra, ale pierwszy etap, drugi etap, no i potem jak się dostałem, to jej reakcja była, no co ty,
No, przeklęłam bardzo mocno. Ona nie wierzyła, że ja się dostałem, bo ja to nie było takie oczywiste, ale no, no to było. No to było rzeczywiście takie pozornie łatwe, ale mnie przygotowywali, żebym się nie nastawiał, że to tak będzie takie proste. No, ale dostałem się. No i to było. No, szkoła dla mnie była, jak ja byłem tam pierwszy raz, to dla mnie było, jakbym wszedł do Hogwartu, bo chodziłem po tych korytarzach i się gubiłem i naprawdę czułem się jak w szkole magii jakiejś i też czułem, że kurczę, chcę tu być. I tak czułem tak podświadomie, że a co by było, gdybym się dostał. I tak coraz bardziej sobie afirmacyjnie jakoś wyciągnąłem to i to tak się złożyło, no, że Kraków się otworzył. No. No to niesamowite, bo właśnie jak ja byłam za czwartym razem w Olsztynie w szkole aktorskiej, weszłam w ogóle, za bramę weszłam i miałam takie coś, że poczułam od razu, że ja się dostanę. Aha. Miałam takie coś właśnie, że weszłam i ja mówię, kurde, to chyba jest ten czas. No i ty jest... tak jak ty właśnie mówisz, że gdzieś tam chodzisz po tych korytarzach i takie właśnie czułeś, że to jest gdzieś twoje miejsce. Ja nie? Lubię takie sytuacje, ja wierzę w ogóle w takie energetyczne. Miałem tak już w swoim życiu parę razy, że właśnie w takim miejscu, to w szkole teatralnej jeszcze chyba w jednym, że czujesz, że musisz tutaj zostać dłużej, że coś tutaj jest dla ciebie, takie, nie wiem, co to jest, jakaś magia właśnie do tego Hogwart, porównując z Hogwartem, ale no coś takiego jakby należysz i musisz, coś dla ciebie jest w tym miejscu, nie? Lubię w to wierzyć, no? Fajnie. A powiedz mi, bo ja pamiętam też, że mieliśmy warsztaty z Iloną Krawczyk. Tak, no. I te warsztaty to były właśnie chyba przed dostaniem się tak, do... Tak, to był rok przed. Rok przed? Nie, w tym to był chyba ten... Chyba był ten rok. Tak, to był ten rok. Zdawał wtedy pierwszy raz, nie dostałeś, a ty się dostałeś. Tak, tak. Wiesz co, i powiem ci, że takich działań tutaj u nas w Kotlinie nie było, teatralnych. I powiem ci, że ja też gdzieś tam się otworzyłam i poznałam trochę tak naprawdę, na czym ten teatr polega. To było niesamowite, bo to też gdzieś tam zahacza o Gardzienicę, które ty też chyba potem... Tak, spotkałem w swojej drodze, tak. No. To było przez jakiś okres czasu. No tak, to było dla mnie też, to było ważne z Iloną, to było też, bo Ilona po Grotowskim z tego, co pamiętam, to było też... No, to było... Bo ona po Pieśni Kozła. Pieśni Kozła, tak, no ale Grotowski... No tak, że Pieśni Kozła, czyli Bral. Tak. Tak. No tak, czyli Gaźnice. No, ale w każdym razie on, tak, to pamiętam, że właśnie Ilona też te techniki, których używała i takie powiedziałbym, takie ofowo teatralne, to też do mnie mocno przemówiły. To też dotykały też w jakiś taki dziwny sposób tej prawdy, ale w taki dziki, nie? Wchodziło się w takie przez bardziej ciało, nie? A nie głowę. I to było też dla mnie bardzo cenne doświadczenie i to też pamiętam z tobą też ten spektakl cały, pierwszy raz wystąpiliśmy wtedy na scenie. Tak, razem, tak. No i zjeździliśmy trochę, nie? Tutaj te Tak. Fajne to było też i pieśni, tak, i to, że... I to też było fajne odkrycie, bo poprzez Gardzienicę też jakby mi tak trochę otworzyły głowę w kontekście tym, że teatr to nie tylko słowo, że to jest ruch, że to jest pieśń, że to są obrazy, że to nie tylko mówi się, że to jest... kwintesencja, że to są różne składniki artystyczne mieszane w jeden i czy tam jest, wiesz, no, sztuka wizualna, słowo mówione, śpiew, wszystko jakby to jest połączenie wszystkich sztuk. Dlatego też mówią o tym, że też teatr to jest królowa czy król sztuk. Ale no i to mi tak właśnie Gardzienice też mi to jakby pokazały, że no, że teatr to jest więcej niż tylko słowo i dla mnie to jest jakby małe odkrycie, jakby ja teraz w jakichś takich swoich odkryciach, jak sobie coś sam odkrywam, czy sam ćwiczę, czy sam na swoich warsztatach jak prowadzę, to też jakby pamiętam o tym, że i to jest też, przekazuję tę wiedzę, że teatr to nie tylko słowo, że to wszystko musi działać, że to jest ruch, że to jest... no, że tak jak mi się wydaje w życiu, że jak się człowiek rozwija, no to nie tylko linijnie, że tylko na przykład będę, nie wiem, rozwijał umysł i tylko w tym się rozwijam, ale żeby ta równowaga była zachowana, bo wtedy wychodzą piękne rzeczy. O warsztatach jeszcze powiemy. Teraz chciałabym przejść do tego, jak było w szkole. Ojej. Jak było w szkole? W Akademii Sztuk Teatralnych. Tak, w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Tak, to było... No to był magiel jeden wielki. Wspominam to cudownie. Nie powtórzyłbym tego, ale to było...
No to było jak wrzucenie do kotła i do pod klosz, którym cię tak mieszają i potem cię wypuszczają stamtąd i no to było cudowne, bo się poznało tyle ludzi, tyle zaangażowania, że spotkało się ludzi, którzy tak samo popaprani byli jak ty i w takim samym zaangażowaniem się angażowali w teatr. Tworzyło się, no takich frików się spotykało i poznawało się pracę wspólną i też różne techniki. To było naprawdę, no to 4 lata to było, że ja zniknąłem z życia prywatnego, z ludźmi po szkole tej technikum. To nie miałem zero kontaktu, bo byłem tak skupiony na tym i też mi to nie pozwalało. Miałem od rana do wieczora zajęcia i to było wycięte jest taki okres czasu, ale uważam, że było bardzo cenne doświadczenie, bo mam wrażenie, że tak jak sobie porównywałem kiedyś do tarota, bo w tarocie jest taka filozofia, że osoba, ta pierwsza karta, czyli ten głupiec, schodzi do labiryntu z workiem na plecach i po to, że szuka swojego przeznaczenia. No i spotyka ludzi, którzy go natchniewają, uczą go, a on szuka swojego celu, który tak naprawdę ma w worku cały czas, czyli ta perła. I mam wrażenie, że coś takiego właśnie w szkole totalnie się wydarzyło, że szukając, doświadczając tyle stresu i tyle dramatów i radości, to mi jakoś mocno przyspieszyło rozwój i poszukiwanie siebie, czego ja chcę w życiu. Aczkolwiek to też było niełatwe, bo szkoła jakby jest takim właśnie bardzo hermetycznym miejscem teatralna i w szkole też jakby pojawiają się te nowe cele, nowe ambicje, których potem człowiek, co jest też ważne, kiedyś mi ktoś powiedział, że chodząc do szkoły teatralnej, ważne, żebyś pamiętał, jakie się było przed szkołą. Bo szkoła może dużo dać, ale też może sporo odebrać. Mm-hmm. Tej takiej pewności niewinnej, tej takiej, bo potem spotykając dużo utalentowanych ludzi, dużo też aktorów tych takich już z prawdziwego zdarzenia, no to ambicje wzrastają i też chce się być takim jak oni. No to jest oczywiste, że się ma tych swoich bohaterów, swoich, jakim się chce być i mistrzów. I potem też pojawiają się takie cele, jak chcę być aktorem Teatru Narodowego, chcę być, osiągnąć sukces w aktorstwie, który sukces w aktorstwie tylko jest właśnie Teatr Narodowy, etat i tak dalej. Wtedy tak myślałem. No i kolejną robotą jest po wyjściu ze szkoły teatralnej, żeby sobie poszukać siebie w tym wszystkim, żeby nie zatracić siebie w tej szkole i nie utracić kontaktu z tym, co ja chcę, co mnie karmi w życiu, jak ja sobie siebie wyobrażam i to też wiąże się z dramatami, żeby poumierały te fałszywe ambicje ze szkoły, które myślałem, że chcę tego, a tak naprawdę dążąc im bliżej nawet już grając i będąc w takich miejscach, w których myślałem, że to mi przyniesie szczęście, to się mocno byłem na w szoku, że to nie wygląda trochę tak, jak sobie wyobrażałem, że to jest, że to z jednej strony szkoła mi w cholerę pomogła, a z drugiej strony też wyjście ze szkoły było dla mnie ogromnym szokiem, bo i musiałem na nowo odkrywać siebie, no i dalej to robię. Bo jestem to już 4 lata po szkole, no i to jest proces jeszcze, że jakby cały czas jednak tam gdzieś z tyłu też jest, kurczę, no takie no, duża dla praca ego. No bo wiesz, widzisz, kolega z roku dostał już na drugim roku, załóżmy, angaż, ten dostał coś i to, kurczę, no to jak rzeka, nie? Kamień cię szlifuje cały czas, i takie myśli i albo też, no bywały takie przypadki, też słyszałem, też miałem takich znajomych, którzy to popadali w depresję głębokie i bo po tym, ale to było też po to, żeby zasiąść swoje i odkryć swoje i rozkwitnąć gdzie indziej. Może niekoniecznie też wiele osób po szkole teatralnej niekoniecznie zostają aktorami. No właśnie, a ile osób z twojego roku tak naprawdę wykonuje ten zawód, osób gdzieś tam musiały oczywiście pójść w inną stronę, no bo nie było dla nich, no może nie, że nie było dla nich miejsca, ale po prostu nie znaleźli właśnie dla siebie pomysłu po szkole. Znaczy, sporo osób ode mnie akurat robi w teatrze, to jest akurat taki, to z tego się cieszę, naprawdę. Jak nie w teatrze, to w telewizji, to też w serialach, a niektórzy otwierają też swoje
swoje jakieś projekty, działają projektowo, swoje instytucje jakieś tam, ale też zdarzają się tacy ludzie, którzy na przykład odcięli się zupełnie od teatru, ale za jakiś czas, 3-4 lata, ponownie wrócili na nowych jakichś warunkach i też się zaczęli w tym jakby realizować w inny sposób. Więc nie jestem w stanie powiedzieć numerycznie, ale no sporo akurat z tego co wiem ma kontakt z teatrem. To miałeś dobry rok. Trafiłeś chyba na dobry rok, gdzieś tam sobie radzi, nie? Tak, to też jest tak, jak właśnie co jest, kurczę, to też jest ważna sprawa, cholernie indywidualna, że każda osoba, że to też jest ważne, że każda osoba ma indywidualną drogę i to też trzeba zrozumieć, że wiadomo, temu się udało, bo utalentowany, to też talent ma też na to wpływ, oczywiście. Ale wiesz, no w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie ktoś kogoś zapyta, kogoś zauważy i temu się akurat uda, bo w tym momencie tego potrzebował. Więc to też jest szalenie indywidualna sprawa, więc tak. Ale no sporo osób robi. No. Na tym właśnie skończyłeś szkołę i co? No miałem to szczęście, bo ja na trzecim roku zahaczyłem się w Gadzińcach wtedy. I to było przez moją dziewczynę już wczesną, bo wtedy na pierwszym roku też poznałem Magdę, którą jestem do dzisiaj, którą pozdrawiam. I wtedy Magda dostała się właśnie do szkoły przy Gardzienicach i siłą rzeczy tam pojechałem, bo chciałem zobaczyć ten teatr, o którym legendy krążą. No i jakoś wiadomo, tak to jest w tym teatrze. Znajomości. To jest, no właśnie, ten teatr niestety też na tym stoi, że ten, kto mu powiedział, znajomości, no i tam się jakoś pojawiłem w Gardzienicach, co też było, no, takim tam dużo doświadczenia zdobyłem, no, takiego doświadczenia też technicznego, jeśli chodzi o głos, dużo śpiewania, dużo... Tam głównie się opierają tak, też na głosie. Tak, jak mówiłem, że to jest teatr, tam je odtworzyłem. I tam właśnie w Gardzińcach miałem też coś takiego, że pierwszego dnia, że tak stałem tam i tak, kurde, dziwne to miejsce, że tak jakoś się bałem tego miejsca, jednocześnie czułem, że coś mnie tam przyciąga. I takie miałem właśnie w szkole teatralnej coś takiego, że chyba, kurczę, zostanę tutaj dłużej. No i tak, w 2016 roku tam byłem i do zeszłego roku chyba, tak, w zeszłym roku skończyłem jeszcze, w lutym miałem ostatnie spektakle i już jakby zakończyłem współpracę. No i to było no też Magiel. W sensie takim w Magiel w kontekście doświadczenia, bo te spektakle no to są z wyczyn. No to jest jednak ruch, śpiew, słowo, taniec, skakanie i wszystko jednocześnie w ogromnie szybkim tempie. I to bardziej działa, to działa, albo się Gadzińce lubi, albo się ich nienawidzi. Takie jest, że albo ale to się... Z perspektywy widza, tak mi ktoś kiedyś powiedział, że albo się na to łapiesz, albo zupełnie nie rozumiesz tej formy. To jest to, ale na pewno jest to doświadczenie, te spektakle, że to jest, jak ja zobaczyłem, to miałem takie po prostu, no nie wiedziałem, jak to za to się zabrać w ogóle i nie rozumiałem tego. Ale jak będąc już od strony technicznej tam, to jest ogromna sztuka. Ogromna sztuka, żeby połączyć te wszystkie techniki i jednocześnie nie zachować czujność taką umysłową, że na scenie jak coś się dzieje nie tak, albo jak ktoś, albo nieczysto nagle, żeby poprawić głos, albo źle stoję, to mi dało ogromne doświadczenie i też praca w grupie, też praca z partnerem. Cała technika gardzienicka, ten trening gardzienicki, głosowy, ruchowy, to jest doświadczenie, które mi zbudowało dzięki temu podtrzymało jakby moją wiarę w to, że będę dalej w zawodzie, no bo to też jest jakby istotne. Aczkolwiek oprócz gardzienic pojawiały się jakieś tam różne, też teatrze z groteską w Krakowie, teatr larkarski tam zrobiłem jeden spektakl, więc to się pracowało tak, w zasadzie też przy szkole było też reżyserzy też tam się uczą w szkole teatralnej. Więc też dużo przyjaźni się tam zadzierzgnęło, więc oni też się do mnie zgłaszali i też jakieś były projekty i dalej są, więc to też przychodzi z różnych źródeł. To też jest w tym zawodzie też i straszne, i niestraszne, że tak się mówi, czeka się na ten telefon od Spielberga, że rzeczywiście tak. Ja musiałem zmienić dzwonki, bo już nie mogłem. Nie wyrabiałeś po prostu z
Nie, w sensie dzwonki. Miałem taką sytuację, kiedy znajomy, to tak, taka anegdota, że kiedyś siedzę, rozmawiam ze znajomym i ktoś inny przyszedł i podał mu numer telefonu nowy. Aha. I on ze mną rozmawia i odszedł, że i on chciał puścić dzwonek. No. I zadzwonił do niego i on przy mnie, przepraszam, telefon. No bo myślał, że ktoś do niego dzwoni za mną. Halo? A to ten kolega do niego puścił po prostu kreskę, w sensie sygnał, żeby ten, no wiesz, i to jest właśnie to, że w tym zawodzie czekasz telefon, o Boże, muszę odebrać, przepraszam, telefon, halo? No a tutaj akurat na przykład z plusa dzwonił. No, zazwyczaj tak jest, no ale no to jest właśnie straszne. Ale tak, no to też trzeba się z tego wyleczyć. No, zdecydowanie. Ale tak jak właśnie mówisz, no każdy gdzieś tam ma swoją drogę. Tak, no. I każdy tam gdzieś tam poszukiwać, czuć to, bo to też nie chodzi o to, żeby na przykład być w super zespole, a się po prostu czuć tam kiepsko. Tak, no to nie. To też nie jest... Nie, to nie chodzi. No dokładnie. No, także jest ważne. Ja byłam na maratonie. Byłaś? Na maratonie byłam. Chyba w 2017 roku w lutym mieliście chyba maraton dwudniowy. No tak, to zawsze to mówiłem. To ja przyjechałam właśnie ze swoimi kolegami ze studium aktorskiego w Olsztynie. Byłem tam wtedy? Byłeś, grałeś. No tylko ty tam tak gdzieś tam szybko zmęczony byłeś, gdzieś tam nawet nie było, co porozmawiać. Ja dziękuję. No, także widziałam te spektakle, tutaj chodzi o Gardzienicę. Widziałam te spektakle, no ja kupuję to. Dla mnie to jest też gdzieś tam mój teatr i rzeczywiście wielkie ukłony w stronę całego zespołu, który rzeczywiście, no precyzja tam też jest i ruchu, precyzja też i głosowa. No to wymaga na pewno wielu prób. Tak, no tam też się nauczyłem tej budowania właśnie formy. Tam nawet śmiech się robiło na takty. W sensie śmiał ha, 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 załóżmy. No i ustawiał się nawet śmiech po to, ale potem to zrozumiałem dopiero, że no po co kuźwa to robisz, po co się tego uczy? Jezu, ile tego liczenia, matko. Ale to jest, potem zrozumiałem, że jak się zbuduje strukturę tak po niemiecku, że poukładasz wszystko, że będziesz nawet i dwa kroki tu prosto, dwa kroki w prawo, śmiech, wracasz i potem jak to powtórzysz 200 razy i już masz tę formę w ciele, że już nie wybije cię nic i dodasz emocje, które jakby łączę też, no bo emocje w Gardzienicach raczej wynikają same z siebie, tam się jakby to nie jest teatr, one po prostu się pojawiają, ale dodając emocjonalności, której jakby wniosłem do szkoły, tam Stanisławski i tak dalej, to nagle dzieją się magiczne rzeczy, bo masz już tak opanowaną tę formę, że możesz sobie robić wariacje na ten temat, dodawać różne kolory emocjonalne, które to było no, dużo. Połączenie tych dwóch szkół, no to dużo mi dało odkryć, no dużo zapisałem dzienniczków na ten temat. No fajne to jest. No i teraz właśnie chciałam przejść tak płynnie do warsztatów. Tak. Do warsztatów, które nazywają się Na Cały Głos. Mm-hmm. To są wasze, twoje autorskie, mam nadzieję, tak, twoje autorskie i Magdy Pamuły, tak. Czyli twojej dziewczyny. Tak. Dziewczyny. Razem stworzyliście autorski program warsztatowy, który realizujecie tutaj u nas w Kotlinie. W Trzech Źródłach. Tak, w Trzech Źródłach. No to jest... Opowiedz coś o tym. No to żeby tak dużym wstępem, krótkim, będę się streszczał. Przed szkołami w ogóle teatralnymi i tak dalej, przeprowadzając się do Kotliny z moimi rodzicami, moi rodzice założyli ośrodek właśnie Trzech Źródła i tam odbywały się, sprowadzali różnych ludzi, odbywały się duże warsztaty, duża ilość warsztatów o tematyce właśnie rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, rozwoju intelektualnego, typu od jogi po jakichś sprowadzanych szamanów z Peru, którzy dzielili się swoją wiedzą i tak dalej. No ja już od podstawówki uczestniczyłem. Tak, nasiąknąłem tym i właśnie teraz tak sobie myślę, że właśnie te ćwiczenia, których tam właśnie doświadczyłem, to chyba do teatru mnie zabrały, bo też jakby teatr swoje źródło ma przyjść w rytuałach i tych wszystkich. No i tak, tu się pojawił te rytuały na początku i ten szamanizm, tak to nazwę, a potem teatr i potem jeszcze poznałem Magdę, która jest aktorką i jest wspaniałą wokalistką, ma przecudowny głos, całe życie śpiewa. I ona i Gardzienice dały mi ten głos. Poznałem to jakby pracę nad głosem samym sobą. No i z Magdą już o tym rozmawialiśmy, że no przydałoby się zrobić jakiś warsztat i tak dalej. No i o ironię losu pandemia nas przycisnęła. Przez to, że były wszystkie teatry pozamykane, trzeba było coś pomyśleć i to był akurat idealny moment na to, żeby stanąć i stworzyć ten warsztat.
i stworzyliśmy Na Cały Głos. To jest warsztat, który nie tylko, jak to nazwa wskazuje, praca jest z głosem, ale głos też jest ciałem. To jest wszystko narzędzia połączone. Głos, ciało i ciało, umysł, duch, wszechświat, no i tak dalej, i tak dalej. I te warsztaty są połączeniem takiej pracy z głosem, teatralną, znaczy teatralne ćwiczenia, bardziej teatralne, no i pracą też stricte ćwiczeniami szamańskimi, które też no, w podstawówce i tak dalej się uczyłem i tak dalej. I też jeszcze byliśmy z Magdą w Meksyku, w wiosce indiańskiej, bo też była nieziemska podróż i odkrycie. I na pewno chcę tam jeszcze wrócić, dalej się uczyć. Wszystko w jeden jakby warsztat włączyliśmy, no i z tego powstało Na Cały Głos, który właśnie no jest, mam wrażenie, no taką podróżą w głąb siebie, no. No takim warsztatem no, rozwojowym no, na wielu płaszczyznach. Tam to nie tylko chodzi o głos, jak też w opisie mamy w tych warsztatach, ale to jest no staram się też od siebie, bo Magda się też jakby zajmuje bardziej tym wokalnym podejściem teatralnym i ja z nią też teatralnym, ale ja biorę bardziej na siebie te ćwiczenia duchowe i ćwiczenia rozwojowe, szamańskie, co jest dla mnie bardzo ważnym istotem i w ogóle dla mnie jako osoby te ćwiczenia też jakby na co dzień wykonuję. Jest to część mnie taka, że jakby też przez to, że już od podstawówki i tak dalej jestem jakby tym nasiągnięty, wiem ile to daje człowiekowi, ile to daje pewności, ile to daje no odkrywania siebie, odkrywania i odblokowywania siebie z niepotrzebnych lęków, strachów, wyobrażeń na temat siebie, jakichś takich, no to są po prostu mocne takie, No bo też nie chcę streszczać tych ćwiczeń, które są bardzo ciekawe i też... Nie, nie mów, to właśnie trzeba zachęcić. Tak, bo te ćwiczenia opierają się właśnie na niewiedzy, bo zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni w naszym świecie do tego, żeby wszystko brać na głowę, to muszę zrobić tak, poukładać sobie cały dzień, a tu chodzi o to, żeby jednak rzucić się w te ćwiczenia, rzucić się w odkrywanie siebie, często w takie rejony, których siebie nie znamy i których często się boimy odkryć, bo nas przerażają. I to brzmi poważnie, ale jest to no po tym, no też to jest, będzie trzecia edycja w tym roku naszych warsztatów. No właśnie, teraz będzie trzecia edycja. Ja cię chciałam zapytać, jakie mieli odczucia poprzedni uczestnicy? Właśnie czy o tym teraz ty mówisz, to rzeczywiście gdzieś tam oni też mówili, że otworzyli oczy, że gdzieś tam rzeczywiście jakieś nowe rejony poznali. Jakie w ogóle były ich właśnie odczucia? No właśnie, no to ja byłem, no dla mnie to był ogromny stres, bo to było 2 lata temu, to jak pierwszy raz to prowadziliśmy, no to ja też mam tak, że bardzo chcę, żeby ludzie byli zadowoleni zawsze, co jest jakby straszne. Ja mam to samo, no. Także rozumiem. Tak, no ale taki charakter, no. Ale, no i było, no po tych pierwszych warsztatach naprawdę ludzie byli bardzo zadowoleni w tym, no bo dotykali takich, jedna osoba, która właśnie to mówiła, że się już idzie w kierunku rozwoju osobistym i duchowym, już mówi tam chyba z 10 lat, to mówiła, że to były najmocniejsze warsztaty, na jakich była. Więc to dla mnie było takim, okej, no to coś to znaczy, nie? I generalnie wszyscy mieli takie, no co było dla mnie kolejnym potwierdzeniem, że to jest jakaś też moja droga, nie? Bo to jest dla mnie, że oprócz tego teatru pojawiają mi się właśnie te warsztaty, które czuję, tak samo jak teatr, nie? Że to jest jakby część mnie, którą chcę realizować w swoim życiu. No więc tak. No i w tym roku trzecia edycja, 1 lipca. Czyli już niebawem. Tak, niebawem. No i tak, no i tak, no i tak. No i tak, no i tak. A ja chciałabym tutaj też powiedzieć, że Kacper jutro. Paulina. Ja też. Kacper i Paulina, ale też i Ewelina i Olek wystąpią na scenie w Domu Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, czytając zdalne, tak się nazywa sztuka. I powiedz mi, Kacper, czy ty już miałeś
Miałem, bo mi mówiłeś. Tak. Miałem do czynienia z czytaniem performatywnym. I powiedz właśnie, co ty sądzisz o tej formie w ogóle? No jest bardzo wyzwalająca i odkrywcza. Nie, no jest to takie trochę szalone pod kątem, że jest tam jakiś margines na przygotowanie, ale jednocześnie jest to też w sporej części oparte na improwizacji. Też jakby się człowiek otwiera na to w trakcie i no i lubię to, bo nawet jeśli często bywa tak, że czytanie zazwyczaj są przed spektaklem, czyli ze czytań często powstają projekty teatralne. Mm-hmm. I te czytania zazwyczaj są takim sprawdzeniem, czy to, jak się mówi, że żargonie żre, czy to jest dobre. No i przez to, że to jest taka luźna forma, człowiek może sobie pozwolić na jakieś szalone wybyki, jakieś takie... No wiadomo, więcej niż mniej, jakieś takie, i to, no lubię to, bo to duże jest, no luz duży można w takiej formie takie zaryzykować, dużo ryzyka, no i lubię to tak, no można poszaleć sobie, także, no i na zdalnym, zwłaszcza właśnie na zdalnym, to jest dla mnie odkrywcze, że ja myślałem, że ty to gdzieś znalazłaś, że to ty sama napisałaś, że to są jakieś wymyślone historie, ale ty to zbierałaś... No, prawdziwe historie. Prawdziwe historie. I ja przez to, że zdalne to dla mnie jest jakimś czarna magia, bo wiadomo, ale no to, co tam się dzieje w tym zdalnym, co ludzie robią, żeby zdać, no to jest szok. No nie wiedziałem, że coś takiego się dzieje. No to się działo przez 2 lata, odkąd właśnie pandemia zaistniała, czyli to był marzec 2020. No to przez 2 lata rzeczywiście to było coś nowego. Mhm. Bo ja akurat też poszłam na studia, w największy lockdown poszłam na studia, gdzie miałam przez cały rok miałam zdalne nauczanie i po prostu właśnie w sumie studia mnie zainspirowały do tego, żeby gdzieś tam eksplorować ten temat, żeby właśnie pozyskiwać rozmowy, wywiady z osobami na temat zdalnego nauczania i powstało. No. Powstał tekst, który teraz będziemy czytać jutro w Bystrzycy. Też chciałabym powiedzieć, że zostanie zrealizowany spektakl w Teatrze Nowym w Częstochowie Apokalipsa covidowa, która jest oparta na moim też tekście, które też potem wyreżyseruję i też wystąpię w tym spektaklu. Także tak jak właśnie mówisz, to jest gdzieś tam, my teraz poszukujemy, to jest też nowa forma w Domu Kultury u nas w Bystrzycy Kłodzkiej, takiego czegoś nie było jeszcze nigdy, dlatego serdecznie zapraszamy jutro na to spotkanie. Jesteśmy też ciekawi, ja w ogóle jestem ciekawa, tak, w ogóle to będzie odbiór, jestem w ogóle ciekawa jak właśnie, jak widz do tego podejdzie, tak. Bo to jest coś nowego, to jest coś, tak jak mówisz, można sobie poszaleć, tak, nie? A jeszcze, że to jest temat zdalnego nauczania, to jeszcze jest fakt taki, że no rzeczywiście to się wszystko odbywa przez komputer, przez telefony i to jest wszystko gdzieś tam wrzucane na rzutnik, więc jednocześnie widz będzie widział nas w działaniu na żywo, ale będzie też widział wszystko gdzieś tam przez kamerkę na rzutniku. No i może jeszcze jakieś wrażenia, nie wiem, po próbach, bo w ogóle było bardzo mało prób, też zacznijmy od tego. Tak, no sam jestem ciekaw, co jutro się odbędzie, więc jeśli jesteście tak samo ciekawi, to trzeba po prostu przyjść. No bo no, to jest super, właśnie to lubię, właśnie improwizacja to jest moment, w którym po prostu stajesz i działasz, no i to jest fajne. No. Dokładnie. Ja też chcę tutaj podziękować Tobie, Kacper, że przyjąłeś zaproszenie do live'a dzisiejszego, ale też do czytania performatywnego. I niniejszym chciałabym ogłosić też tak na forum internetowym, że właśnie Kacper zasilił szeregi aktorów razy dwa. Tak. Razy naszego teatru, razy dwa w Bystrzycy Kłodzkiej. Gdzieś już nawet z Kacperem rozmawiałam o projekcie na kolejny rok, ale o tym jeszcze... Cichosza, ale mam nadzieję, że to będzie równy hit jak Kobiety, wino i śmiech. No, tak, słyszałem. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Także serdecznie zapraszamy jutro na salę widowiskową. O 18 jutro. Jutro o 18 zapraszamy na zdalne czytanie performatywne, wstęp wolny. Pani Beata uśmiechnięta, szczęśliwa, czyli moja mama będzie stała
przed wejściem, więc jak ktoś nie ma biletu, to bilet będzie od ręki. Proszę, tutaj miejsce takie, takie. Zapraszam. No i super. Ja mam tutaj, miałam kartkę, bo myślałam, że sobie będę zerkała, ale oczywiście wszystko jakoś z głowy tak, poszło. Jakoś poszło. Bardzo dziękujemy za obecność naszym widzom. A jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie też jeszcze zadawać w komentarzu. Kacper chętnie odpowie, bo ja tak się rozpędziłam. Rozpędziłam, bo myślałam, że możemy już kończyć, ale rzeczywiście tutaj jeszcze mogą paść jakieś pytania od widza, więc jeżeli jeszcze damy taką minutkę, że jak się ktoś będzie chciał się namyśleć, to zapraszamy do jakichś pytań. Kacper na pewno z wielką chęcią odpowie na pytania. Tak, bardzo chętnie. A jeszcze powiedz właśnie, tak na zakończenie, bo nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy, że właśnie powiedziałeś, że tu się gdzieś tam coś zaczęło i zatoczyło koło i wróciłeś. Tak, to jest cudowne, tak właśnie też, ale tak naprawdę też na tej scenie, jak tak sobie próbowaliśmy, tak sobie myślałem, kurczę, to też dobrze jest wrócić często, skąd się przyszło, do momentu i sobie tak przypomnieć, jakim się było te ileś tam lat temu, jak się zaczynało podróż, jakąś swoją drogę i zdać sobie sprawę, ile już się wie, ile się rozumie, ile się zrobiło, bo to też jest karmiące i też jakby mobilizuje do dalszego działania. Mm-hmm. No, bo to jest... cieszę się, że mogę z Wami grać. Ojej. Hej, Ewelina. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Jutro będziemy szaleć razem z Tobą na scenie. A powiedz właśnie, bo ja też tworzę tutaj przestrzeń razy dwa. Jest to przestrzeń animacyjno-teatralno-edukacyjna i ja tutaj głównie chcę zrzeszać osoby z Kotliny Kłodzkiej, czyli osoby, aktorów, artystów, którzy tutaj właśnie pochodzą z tych stron. Czym jest dla Ciebie w ogóle to miejsce? Ty przyjeżdżasz, to co czujesz, jak tutaj jesteś? No, czuję ogromną radość. Ja lubię te tereny. Ja lubię, tu jest coś magicznego, jak było w tym ten film, który zrobiła Holland w Kotlinie Kłodzkiej, Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych. Tak. I to powstał na ten temat film, który nakręciła, nie pamiętam tytułu, ale w każdym razie tam jest trochę takiej tajemniczości, że Kotlina ma w sobie coś takiego tajemniczego jednocześnie, mrocznego. A teraz też gdzieś tak myślę o tym tytule, może by ktoś nam podpowiedział. Nie pamiętam, ale w każdym razie to... Pokot. No właśnie, tak. No właśnie Pokot jest taki mroczny i taki jednocześnie magiczny i ta Kotlina to ma. Mam wrażenie, że każda miejscowość, od Bystrzycy, po Kłodzko, po Międzylesie, że jest taka jakaś taka magia. Ja za tą magią chyba jakoś podświadomie chodzę i powrót do tej Bystrzycy jednak, kiedy tutaj się chodziło też do gimnazjum, chodziło się po tych terenach, to jest to zawsze energetyzujące też te tereny, te góry. To są góry, mam przyjaciela z Zakopanego, który mówi, że to nie są góry, ale to są góry, bo on z Zakopanego to mówi, że to, no wiadomo, góra. No, góry nizinne. No, tak, albo stołowe. Albo stołowe. Tak, no, ale tak, no to zawsze, no ja uwielbiam tu wracać, mam wrażenie, że to jest jakieś takie miejsce, gdzie no, ładuje baterię, no dosłownie, no. I to jest potrzebne też miejsce i też każdemu polecam tutaj też nieodkryte miejsce, jak jeżdżę też po tej Polsce i patrzę, że to wszędzie są jakby takie, robią się kurorty i tutaj też powoli, ale jest ta taka dzikość zachowana w tym miejscu, którą no, lubię bardzo. I my też bardzo lubimy to, że właśnie przyjechałeś tu. Przyjechałeś tu, bo miałam coś w głowie, ale przeczytałam komentarze i się wybiłam. Nie, po prostu chodzi mi o to, że się po prostu, jeszcze raz to powtórzę, cieszę, że jesteś w szeregach razy dwa. Tak, ja też się cieszę. Że będziemy dalej, nie tylko, to się nie skończy na zdalnym czytaniu, na czytaniu performatywnym, przepraszam. Ja tylko przesunę właśnie te komentarze. Cieszę się, że mogę, tak, to my się też bardzo cieszymy. A ja będę w pierwszym rzędzie. No to świetnie, bardzo... Super. Mój palec. Super, bardzo się cieszymy, że będziesz. Pani dyrektor, poproszę miejsce w pierwszym rzędzie, obecność obowiązkowa. No wiadomo.
No wiadomo przecież. I tutaj informacja, że pokot rzeczywiście, ale pokot, to jest, tak, wspomniałam tak, sobie tak wcześniej właśnie, że to jest pokot. No. Rzeczywiście. Działamy! Tak. Zapraszamy. Do przodu, zapraszamy. Serdecznie Ci, Kasper, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo widzom za obecność zdalną. Tak, za obecność zdalną, internetową. Mhm. Live będzie zapisany, więc można w każdej chwili wrócić do niego, obejrzeć od samego początku, jeżeli nie mogliście być od samego początku. Także zapraszam Was, zaraz zakończymy, skonwerteruje się i się zaraz wrzuci na stronę, więc zapraszamy. Zapraszam. Żeby sobie zobaczyć od początku, jak ktoś się... Serdecznie, 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 serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam również, dziękuję Paulina i dziękuję za oglądanie. Nie ma sprawy. I do zobaczenia jutro na czytaniu performatywnym pod tytułem Zdalne. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.